Cezary Demianiuk, Czarek, po takim meczu ręce same składają się do klasków. Pokonujecie drużynę, która już z pierwszą ligą była doskonale zapoznana. Tutaj Beniaminek przyjeżdża, pokazuje niesamowitą moc i absolutną skuteczność i dominację. Zgadza się. No. Bardzo czekaliśmy na ten pierwszy mecz. Bardzo dobrze zaczęliśmy, byliśmy bardzo zdeterminowani i nie chcieliśmy jakby lekceważyć w żadnym wypadku przeciwnika, tylko pokazać, że jesteśmy dobrym zespołem i pokazaliśmy ogromną determinację i dzięki temu wygraliśmy mecz. Ty byłeś praktycznie w każdym jednym sektorze boiska obecny. Dzisiaj jakaś dodatkowa chyba energia w ciebie wstąpiła, bo widać było, że jest wola niesamowita do rywalizacji. No, bądź co bądź z drużyną, tak jak mówiłem, już zapoznaną z tymi realiami. Zgadza się, no ja uwielbiam grać ofensywnie, uwielbiam atakować i tak jak drużyna czeka, ja osobiście też bardzo czekam na ten pierwszy mecz, w pierwszej lidze po awansie. Nie mogę się bardzo czekać i chciałem z jak najlepszej strony się pokazać. Oczywiście apetyty rosną w miarę jedzenia. Teraz na pewno kibice będą patrzyli na was, wiadomo, przez pryzmat kolejnych sukcesów. Wiadomo, pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale jednak gdzieś wiadomo, że pozostaje z tyłu głowy to fantastyczne otwarcie ligi. Czy to tak, to jest wygrana, 3 punkty, ale to są tylko 3 punkty. Teraz liczy się kolejny mecz. Musimy zachować koncentrację, aby podtrzymać tą koncentrację, aby w kolejnym meczu pokazać też na co nas stać. Nie możemy się zadowalać jednym meczem, bo to jest tylko jeden mecz. Także pełna koncentracja i kolejny mecz. Czarek Demianiuk, zgaszone światło, a Resowia odcięła dzisiaj światło, nie połomicam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.